7 hektarów przestrzeni wystawienniczej szczelnie wypełnione przez stoiska ponad 600 firm z branż rolno-przemysłowych i kilkadziesiąt tysięcy gości. Do tego Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, piknik europejski, konkursy dla wystawców i kół gospodyń wiejskich oraz koncerty. Tak w największym skrócie można podsumować tegoroczne targi. Lubań odwiedziło w tym roku ponad 60 tysięcy osób. Znaleźć tu mogli wszystko, czego potrzeba w zarówno małym, jak i wielkim gospodarstwie. Firmy, które wiadomo, w tej trudnej rzeczywistości rynkowej muszą konkurować i walczyć o rynek, o klienta, nie mogą sobie dzisiaj pozwolić, aby myśląc na poważnie o potencjale rynku pomorskiego, rolniczym potencjale rynku pomorskiego, nie być obecnym na tych targach. To jest zdecydowanie największa tego typu wystawa w tym województwie. To są największe targi rolno-przemysłowe, które odbywają się w województwie pomorskim, a więc tutaj trzeba być, mając na myśli robienie dobrego biznesu w branży rolno-spożywczej. Wrażenie robiły na zwiedzających imponujących rozmiarów maszyny rolnicze, które zajęły niemałą część oferty. Tegoroczna wystawa maszyn była największą, jaka kiedykolwiek gościła w Lubaniu. Tu firmy prezentują najnowsze rozwiązania techniczne, często w promocyjnych cenach, dzięki czemu łatwiej trafiają do klienta. Firma Cemarol z Kobylnicy, sprzedająca maszyny rolnicze oraz sprzęt leśny i ogrodniczy, pojawia się na targach od 4 lat. Warto tu być, powiem tak. Zdarzało się, że często sprzedawaliśmy maszyny bezpośrednio z targów. W każdym roku jakaś maszyna bezpośrednio schodziła, ponieważ na targach mamy specjalne ceny, promocyjne. Poza tym jest to dobrze, bo w jednym miejscu klienci mogą przyjść, porównać nasz oferowany sprzęt przez nas z konkurencją, żeby mieli jasny obraz, co chcą kupić, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy techniczne i tak dalej. Podczas targów wystawcy mogą zdobyć nie tylko klientów, ale też nagrody. Tytuł hitu targów w kategorii najciekawszej prezentacji sprzętu rolniczego zdobyło przedsiębiorstwo wielobranżowe Rolmax Bartłomieja Kordy, istniejące od 2008 roku. Za najlepszy produkt spożywczy uznano chleb żytni tradycyjny gminnej spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Skarszewach. Jak zdradził nam Andrzej Basendowski, tajemnica sukcesu tkwi w wypiekaniu tradycyjnego, naturalnego pieczywa. Piekarnia GS Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skarszewach istnieje 60 lat na rynku. Wypieka tradycyjne pieczywko bez spulchniaczy, bez żadnych konserwantów piekarniczych. Naprawdę czyste, zdrowe pieczywo, które się dzisiaj ciężko znajduje na rynku, a my tu dostarczamy na teren pomorskiego województwa, wszędzie gdzie tylko się da. Naprawdę jest zdrowe. Targom towarzyszyła Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i pokazy wszelkich gatunków zwierząt gospodarskich. Nie mogło więc zabraknąć reprezentantów związków hodowców, w tym Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus. To jest po prostu promocja, a zarazem i spotkanie towarzyskie hodowców, którzy tu przyjeżdżają licznie. Tak jak powiedziałem, jest nas w hodowli 38, a przyjeżdża tutaj na tą wystawę 22 hodowców. To jest prawie 3/4 hodowców ma chęć przyjechania i pokazania swojego dorobku hodowlanego. W Lubaniu pojawił się również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który podkreślał, że właśnie Lubań ma stać się centralnym miejscem na mapie pomorskiego rolnictwa. Tu ma przecież przenieść się siedziba Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tutaj chcemy, żeby odbywały się nie tylko takie targi, jednorazowe, można powiedzieć, dwu- czy trzydniowe nawet wydarzenia, ale żeby było to takie centrum kształcenia rolników, centrum spotkań rolników, hodowców, pszczelarzy, a więc tych wszystkich osób, które żyją z pracy na roli. No ale żeby to było takie miejsce, w którym rolnicy, nasi hodowcy będą się po prostu najzwyczajniej uczyć, wymieniać swoje własne doświadczenia. No i przede wszystkim podnosić jakość i efektywność produkcji rolnej bądź produkcji hodowlanej, a więc Lubań to jest niezwykle ważne miejsce na mapie województwa pomorskiego. Targi w Lubaniu to tak złożone przedsięwzięcie, że już rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji. Ich rosnąca popularność łączy się niestety z trudnościami z dojazdem i męczącymi korkami. Organizatorzy chcą zmniejszyć ten problem. Już pewne pierwsze uzgodnienia są między innymi związane z poprawą dojazdu, bo to w tej chwili jest Lubania wąskie gardło, są korki, ciężko dojechać, musimy podjąć konieczne działania, to rozładować. Impreza jest na tyle dobrą, na tyle rozpropagowaną, że ona w zasadzie nie wymaga reklamy, wymaga tylko i wyłącznie przypomnienia, że pierwszy weekend czerwca są targi w Lubaniu i wszyscy jadą. Możemy się więc spodziewać, że o ile dopisze pogoda, w przyszłym roku w Lubaniu padać będą kolejne targowe rekordy.